San Gimignano, małe średniowieczne miasteczko w Toskanii, niedaleko Sieny. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zwane jest też toskańskim Manhattanem ze względu na dużą ilość średniowiecznych wież obronno-mieszkalnych. Miasto jest też znane ze słynnej gry Assassin's Creed, drugiej części. Ezio Auditore musiał zgładzić tutaj między innymi jednego z templariuszy. Kiedyś tych wież było ponad 60, dziś zachowało się kilkanaście. Natomiast całe miasteczko zachowało swój pierwotny, średniowieczny wygląd. Może pomijając tłumy turystów. San Gimignano warto zobaczyć z daleka, niekoniecznie z bliska. Robi nawet większe wrażenie. 1,5 kilometra od miejscowości znajduje się mała wioska Santa Lucia. Tutaj można zrobić na przykład piknik z lepszym widokiem i z dala od tłumów oraz dla fanów gry Assassin's Creed skojarzyć to miejsce z klasztorem Santa Lucia, w którym Ezio wykonał jedną misję. Właściwie miał zamordować Jakobo. Wokół rozciąga się mnóstwo różnego rodzaju typowych toskańskich krajobrazów z winnicami na czele.